w tym okresie dobrze byłoby, gdyby odwiedzali miejsca poboru krwi, centra krwiodawstwa, siedziby stacjonarne, bądź zgłaszali się oddawać krew podczas organizowanych mobilnych akcji poboru krwi, tak zwanych akcji plenerowych. Okres wakacji to okres, gdzie obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki z uwagi właśnie na przemieszczanie się dawców. Grupami, które najczęściej obserwujemy, że mamy największe zapotrzebowanie, to grupy minusowe, a minus 0 minus. Do tych grup dołączają grupy plusowe 0 plus i A plus. Niemniej jednak zapraszamy dawców wszystkich grup, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zwiększonego zapotrzebowania na daną określoną grupę krwi. Krew posiada bardzo dużo właściwości swoich. Jedną z tych właściwości jest możliwość przenoszenia tlenu, możliwość regeneracji pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych, w trakcie wypadków. Tym pierwszym lekiem jest właśnie krew, którą pacjentowi się podaje. Wydajemy krew, którą mamy zmagazynowaną w naszym centrum krwiodawstwa i na sytuacje dotyczące zagrożenia życia czy zagrożenia zdrowia taką krew zawsze mamy zdeponowaną. Niemniej jednak, aby nie uszczuplać tych zapasów, kiedy obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie, natychmiast kontaktujemy się z naszymi dawcami, przekazujemy informacje o zapotrzebowaniu na określoną grupę krwi, dedykujemy ją dawcom z daną grupą krwi, którą w tej chwili potrzebujemy w danym momencie. Mamy wypracowane wiele form komunikacji z krwiodawcami. Najbardziej powszechne to są wiadomości SMS, które wysyłamy do krwiodawców przez stronę internetową. Czasami telefonicznie dzwonimy do krwiodawców przez naszego oficjalnego fanpage'a na Facebooku, mailowo, więc jest bardzo dużo tych form bezpośredniej komunikacji z każdym krwiodawcą. Państwa instytucja również charakteryzuje się różnymi plenerowymi akcjami krwiodawstwa. Czy planujecie może coś takiego w mieście na przykład? Tak, najbliższa plenerowa w mieście to jest 15 lipca. Jest to akcja organizowana łącznie z Komendą Wojewódzką Policji przy Dworcu Głównym. Będziemy naszym mobilnym punktem czekać na wszystkich honorowych dawców krwi zrzeszonych w klubie honorowych dawców krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, a także na mieszkańców, więc od godziny 9 do godziny 13 nasz mobilny punkt będzie czekał na wszystkich przed dworcem PKP w Opolu. Na razie jestem przed. A który to będzie już raz plus minus mniej więcej? Szósty, piąty, szósty, siódmy, nie liczę tego dokładnie. Czyli można powiedzieć, że pani często tutaj jest? Staram się jak najczęściej. Moja mama choruje i bardzo często jej potrzebowała, więc ja też odkąd mogę, to po prostu staram się oddawać. Rodzina też się stara oddawać jak najczęściej można, aczkolwiek no, ja staram się to robić też ze względu na to, że my kiedyś potrzebowaliśmy tej krwi, a żeby też pomóc innym. Wiadomo, jak krew jest ważna dla nas, bez krwi, że tak powiem, życia nie ma. No i jest to kluczem, żeby oddawać krew, żeby pomagać. Jestem tego świadoma, aczkolwiek jeszcze nie miałam takiej okazji, żeby gdziekolwiek indziej oddawać tą krew. Zazwyczaj jestem tutaj albo w Strzelcach u mnie w miejscowości i tam najczęściej oddaję krew. My przez cały rok pracujemy tak samo. Zaczynamy pracę od godziny 7, pracujemy do 14:30. W czwartki, kiedy obserwujemy zwiększone zainteresowanie, to czynne jest nasze regionalne centrum do 16:30. Oprócz tego w pierwsze soboty miesiąca również można oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Opolu. To jest od godziny 8 do godziny 13. Szczególnie zapraszamy wszystkich, którzy w ciągu tygodnia no nie mogą się do nas zgłosić, nie mogą oddać krwi, bo pracują, uczą się, no mają inne zajęcia. Więc serdecznie zapraszamy w pierwsze soboty miesiąca, czyli w najbliższą sobotę, to jest 6 lipca. Czekamy na wszystkich chętnych od godziny 8.